Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku będzie znów królował futbol na najwyższym światowym poziomie, a bohaterem tego odcinka będzie Sven-Goran Eriksson. Niestety, w ostatnim czasie coraz więcej takich dobrych, legendarnych trenerów odchodzi. W czasie, gdy byłem na wakacjach w Afryce i opalałem się na zielonym przylądku, to moi drodzy, pożegnaliśmy Franciszka Smudę. Przy okazji zapraszam Was na materiał, który nagrałem o tym byłym selekcjonerze polskiej reprezentacji. Wczoraj w niedzielę niestety Christoph Daum, czyli legendarny trener Bayernu Leverkusen, opuścił niestety ziemię i udał się do Boga. A teraz szwedzki szkoleniowiec, znaczy szkoleniowiec, były legendarny szwedzki piłkarz, a następnie szkoleniowiec, trener reprezentacji Anglii odszedł. A był to, powiedzmy sobie szczerze, wybitny szkoleniowiec. Sven-Goran Eriksson od razu mi się kojarzy z początkami moimi, wtedy kiedy zacząłem się pasjonować futbolem, no bo pamiętamy, kiedy był szkoleniowcem Lazio Rzym, wtedy uchodził za wielkiego trenera klubowego i wcale to mnie nie dziwi, no bo pamiętamy, że na początku rozpoczynał tą swoją karierę trenerską, zasłynął jako szkoleniowiec Göteborgu, tam zdobył mistrzostwo, puchar, potrafił wygrać puchar UEFA w sezonie 81-82. Następnie prowadził kluby włoskie, angielskie, był szkoleniowcem Sampdorii, Fiorentyny, Lazio, również Benfiki. W Anglii prowadził Manchester City i Lisów i później został trenerem reprezentacji Anglii. Był szkoleniowcem Wybrzeża Kości Słoniowej, Meksyku i Filipin. Ale tak jak Wam tutaj opowiedziałem, po tym jak wygrywał z Göteborgiem Puchar UEFA, jeżeli chodzi o Benfica, no to potrafił tam zdobyć 3 mistrzostwa w czasie swojej pierwszej kadencji, 2. Potem jak powrócił, kolejne, nawet grał w finale Ligi Mistrzów obok, wyobraźcie sobie, Wengera, Trapattoniego. Sven-Goran Eriksson jest trenerem, który grał w 3 tych wielkich finałach Pucharu UEFA, zdobywców pucharów i również, o matko, w tym momencie wyleciało mi z głowy z tego wszystkiego, czy czegoś tutaj nie pomyliłem, Sven-Goran Eriksson. No szkoda, że takie postacie odchodzą i opuszczają nas, no bo to są wspaniali trenerzy. Wyobraźcie sobie, że był, prowadził przecież Romę, w której grał Zbigniew Boniek, ale przede wszystkim ja tego trenera najbardziej zapamiętałem z tych czasów, kiedy prowadził Lazio, gdzie właśnie potrafił wygrać właśnie Puchar Zdobywców Pucharów, to był finale. No właśnie, już wiem, co tam błąd powiedzieć, bo zapomniałem o Lidze Mistrzów, no bo przecież był w finale Ligi Mistrzów z Benfiką i wtedy przegrał, ale Puchar UEFA wygrywał z Göteborgiem, no i co najważniejsze, Puchar Zdobywców Pucharów z Lazio w sezonie 98-99, a potem Super Puchar. To pamiętacie tą pakę, gdzie grał Nesta, Nedved, także Mancini. No po prostu to była niesamowita drużyna i między innymi właśnie te sukcesy, jeżeli chodzi o ten futbol włoski, no bo potrafił z Lazio także zdobyć mistrzowski tytuł. No niesamowity trener, no bo potrafił w Portugalii zdobywać mistrzowskie tytuły, puchary. Potrafił także w Italii zdobyć mistrzostwo, puchary, w Szwecji, czyli potwierdzał się na tej nizinie, jeżeli chodzi o ten futbol klubowy, no to w ligach zagranicznych, gdzie nie pojawił się, to wygrywał
zwyciężał. I potem w 2001 roku został szkoleniowcem reprezentacji Anglii i tak do 2006. Ja pamiętam jak dziś, gdzie w Anglii wszyscy byli zbulwersowani, no bo Anglicy byli przyzwyczajeni do tego, że zwykle selekcjonerem zostawał Anglik, ale Sven-Göran Eriksson wtedy odmłodził tamtą drużynę, odstawił Sheringama i także tych starszych zawodników Paula Insa, McManamana i innych i postawił Follera i postawił na młodą gwardię. Oglądaliśmy Terry'ego, Lamparda, Beckham został kapitanem, był Rooney, no i te złote pokolenie piłkarzy angielskiej, gdzie był Lampard, Gerrard, Terry, zwykle ta reprezentacja odpadała w ćwierćfinałach. Pamiętamy i zarówno w 2002 roku, 2006 ta kadra nie dawała rady, co w Anglii było uznawane jako wielka porażka, no bo tamto pokolenie miało zwyciężać, wygrywać. A za każdym razem Sven-Göran Eriksson nie mógł pokonać Felipe Scolariego. Pamiętacie tego legendarnego brazylijskiego trenera? No bo w 2002 roku był szkoleniowcem Brazylii. Wtedy Brazylia zdobyła mistrzowski tytuł, a potem na Euro 2004 Solari prowadził reprezentację Portugalii, w 2006 również drużynę Cristiano Ronaldo, no i Anglicy przegrywali zwykle te pojedynki z Portugalczykami, a Szwed zawsze musiał uznać wyższość Portugalczyka. To było właśnie przykre i ja miałem okazję być na spotkaniu, na którym właśnie, gdzie Sven-Göran Eriksson prowadził reprezentację Anglii. Pamiętacie, wielokrotnie wam tutaj opowiadałem, że gdy reprezentacja Pawła Janasa rywalizowała z Anglikami w eliminacjach, pojechałem do Anglii. Spotkanie odbywało się na stadionie Manchesteru United Old Trafford. Byłem tam, gdzie grają Czerwone Diabły. Reprezentacja Polski przegrała 2-1. Ja siedziałem na trybunie kibiców polskich i dopingowałem. Myślałem, że będę miał do czynienia z kolejnym Wembley. Tak się nie stało, bo wtedy Anglicy wygrali 2-1, więc byłem świadkiem przegranego spotkania, ale do dzisiejszego dnia pamiętam, jak jechałem na to spotkanie, bo mieszkałem tam, gdzie znajduje się siedziba klubu The Reds, czyli w miejscu, gdzie Beatlesi mieli swoje siedzibę, czyli jak jest Liverpool, no to no właśnie tam, bo Manchester leży niedaleko tego miasta, więc szybko się przemieściłem na to spotkanie i pamiętam, jak Anglicy pokazywali Polska 3-0, 4-0, 5-0. Ja liczyłem na zwycięstwo, nawet na zwycięski remis, jednak wtedy reprezentacja Anglii Sven-Görana Erikssona potrafiła pokonać 2-1 drużynę Pawła Janasa, ale i tak to było dla mnie wielkie przeżycie, no bo wtedy jednak stadionów nie mieliśmy. Zwykle polska reprezentacja grywała najczęściej na Łazienkowskiej 3, gdzie panował piękny doping. I widzicie, ja właśnie dzisiaj ta wiadomość mnie trochę przybiła, no bo tak jak wam tutaj opowiadałem, pamiętałem tą rywalizację Pawła Janasa i Sven-Görana Erikssona. Zawsze Anglicy pod wodzą tego trenera byli minimalnie lepsi. Pamiętamy to spotkanie pierwsze w Chorzowie, kiedy Głowacki popełniał błędy, a Diouf potrafił dwie bramki zdobyć. Taki mały napastnik, który rywalizował o pierwszy skład z Rooneyem i Owenem, a był takim bardzo dobrym rezerwowym. Były napastnik Tottenhamu. Niestety nas wtedy dwukrotnie skarcił, a po podaniu Kosowskiego Żuraw zdobył bramkę. No i po tym spotkaniu Paweł Janas już przestał Głowackiego powoływać, który był takim pechowym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o Sven-Görana Erikssona, to był tak wybitny trener w tamtym momencie, kiedy Paweł Janas
przestał być szkoleniowcem, kiedy Leo Behaker był zatrudniony i następnie kiedy Leo przestał być trenerem, no to pamiętamy, że od 2006 roku Sven-Goran Eriksson zawsze był wśród kandydatów na selekcjonera polskiej reprezentacji. Można powiedzieć, że to może była taka medialna bardziej kandydatura. Dziennikarze chcieli tego byłego selekcjonera reprezentacji Anglii jako naszego szkoleniowca, ale zawsze jakby pojawiał się wśród potencjalnych kandydatów. Był to wybitny trener, tak jak powiedziałem, bo osiągał sukcesy, jeżeli chodzi o ten futbol klubowy i reprezentacyjny, i potrafił zdobywać wielkie tytuły w różnych epokach, no bo pamiętamy o tym, że futbol na przestrzeni lat się zmienia. Był takim lewym obrońcą, szybko zakończył tą swoją karierę piłkarską, co pozwoliło mu szybko zbudować tą swoją karierę piłkarską. W sezonie 1981 zdobycie tego Pucharu UEFA ze szwedzkim klubem to było coś niesamowitego. Zdobycie mistrzostwa, potem ruszenie na podbój portugalskiej ligi, gdzie właśnie w Benefice potrafił zdobyć dwa mistrzowskie tytuły. No, awans do finału Champions League, gdzie potem przegrał ten finał. Powrót do Benfiki, zdobycie kolejnego mistrzostwa. Znów prowadzenie różnych zespołów w lidze włoskiej. Rome, Fiorentine, Sampdorie, no i Lazio, bycie trenerem Zbigniewa Bońka, zdobywanie tam Pucharu Włoch, mistrzostwa, no i przede wszystkim dla mnie ten złoty okres, jeżeli chodzi o te rozgrywki klubowe, no to był w tamtym czasie, tak jak José Mourinho w pewnym momencie objawił nam się jako wielki trener, Carlo Ancelotti czy Guardiola, no to powiedzmy sobie, pod koniec lat 90., na początku 2000, to co Sven-Goran Eriksson zrobił z Lazio, czyli wygranie Pucharu Zdobywców Pucharów, Super Pucharu, Mistrzostwa Włoch z tym rzymskim klubem, gdzie przecież tam grał Mijatowicz, Nesta, Nedved, Almeida, no to powiedzmy sobie szczerze, no to było wielkie osiągnięcie, to był wielki wyczyn i potem został trenerem i następnie bycie selekcjonerem reprezentacji Anglii. I szkoda, że właśnie z często Solarim przegrywał tą rywalizację, no bo za każdym razem, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii, ten ćwierćfinał, czy to Mistrzostw Świata, czy to Euro, to zawsze był pewnego rodzaju rozczarowanie dla Anglików, a on tam w Anglii był niezmiernie krytykowany. Także pamiętam, że oprócz tego, że był wybitnym fachowcem, wybitnym trenerem, zarówno tym klubowym, jak i reprezentacyjnym, no to także można tak powiedzieć, że Szwed lubił kobiety. Pamiętamy, jak ta prasa angielska często opisywała jego bujne romanse. I warto tutaj podkreślić, że ten szkoleniowiec w pewnym momencie, moim zdaniem, za szybko jakby przestał być tym szkoleniowcem, zaczął taki zjazd, ale do tego przyzwyczailiśmy się, jeżeli chodzi o te wielkie trenerskie kariery, bo często ci szkoleniowcy z topu mają potem problem, jakby pod koniec nie potrafią jakby zakończyć kariery w odpowiednim momencie, no bo pamiętamy, że potem prowadził reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie nie udało mu się wyjść w 2010 z grupy, także z reprezentacji Meksyku prowadził Filipin, potem jeszcze próbował swoich sił w klubach chińskich, ale to już była pewnego rodzaju taka emerytura. Piękne było to, że gdy okazało się, że jednak choruje na raka trzustki, to w pewnym momencie jakby rozpoczął takie pożegnalne tournée po swoich klubach. Był między innymi na meczu Benfiki, był także na spotkaniach swoich pozostałych zespołów i również spełnił niedawno swoje marzenie, bo prowadził przez jeden dzień w jednym spotkaniu takim charytatywnym drużynę The Reds Liverpoolu, bo zawsze marzył o tym, żeby być szkoleniowcem zespołu, w którym grał kiedyś Jerzy Dudek, ale jakby no był Manchesteru City, a pamiętamy, że jednak nie dostąpił tego zaszczytu w tym momencie, kiedy był na topie, ale pod koniec swojego życia
Udało mu się to, no i w ostatnim czasie mogliśmy także oglądać taki dokument, taki materiał, gdzie właśnie ten szkoleniowiec, który wiedział, że ta śmierć się zbliża, żegnał się z nami. No był to wybitny fachowiec, który, tak jak tutaj wspomniałem na początku tego materiału, osiągnął wiele. Jak ja go wspominam jako takiego człowieka z wielką charyzmą, szkoleniowca, który potrafił stworzyć drużynę, potrafił zwyciężać i te boje drużyny Pawła Janasa z zespołem Sven-Göran Eriksona no zawsze zapadną mi w pamięci. Jestem ciekaw, jak wy wspominacie tego szkoleniowca. Szkoda, że trenerzy już tacy utytułowani w tym ostatnim czasie, tak wielu szkoleniowców opuściło ten świat. Franz Muda, Christian Daum, Sven-Göran Eriksson, można powiedzieć, że to rówieśnicy opuszczają te nasze boiska. Jeszcze wiele mogliby tej swojej wiedzy, którą posiadają, spożytkować. Niestety tam, na górze, w niebie, najprawdopodobniej będą prowadzić jakieś drużyny piłkarskie. Dołączyli do Pele, do Beckenbauera. Jaki tam się niezły team zebrał na górze. Także mogą spotkać Kobe'ego Bryanta. Oby, moi drodzy, w najbliższym czasie jednak już tak dużo, tak wybitnych osobistości z futbolu, z świata sportu nie odchodziło od nas. Jestem ciekaw, jak wy wspominacie Sven-Gorana Erikssona, tego legendarnego trenera. Napiszcie w komentarzach. Czy pamiętacie tą legendarną drużynę Lazio z Nestą i Nedvedem i również Almedą? Czekam na wasze komentarze i Salasem. No, to był zespół, gdy grałem w Championship Manager, to powiem wam szczerze, nieraz bywało tak, że Lazio wybierałem do prowadzenia i zwykle zastępowałem Sven-Gorana Eriksona. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie u mnie na kanale będzie królował futbol na najwyższym światowym poziomie. Zbliża się zgrupowanie polskiej reprezentacji. Skomentuję dla was powołania Michała Probierza. Zrobię pewnie we wtorek wieczorem live. Również w najbliższym czasie jeszcze pojawi się odcinek związany ze sztukami walk. No i również będę komentował dla was postawę polskich zespołów w Europie. Tak będzie wyglądał plan na najbliższy tydzień. Jeśli podobał się wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. Mam nadzieję, że te kolejne dni będą bardziej radosne, jeżeli chodzi o ten świat sportu. Czekam na wasze wspomnienia i anegdotki związane z tym legendarnym trenerem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!